Cześć, z tej strony Nikodem. Cześć, Arek. Witamy was wszystkich bardzo serdecznie w tej pięknej jesiennej scenerii. Dzisiaj chcielibyśmy wam zaprezentować łowienie okoni na nasze nowe główki, czyli Nedy. Łowienie jesienne właśnie jest takie gdzieś tam z podłogi i tak dalej, gdzie te ryby są troszeczkę już niżej i po prostu szuramy tymi przynętami pod nie i oczekujemy, że wtedy ten okoń, który gdzieś tam szuka sobie tej właśnie przynęty w okolicach, bierze naszą przynętę. Idealne główki do raczków, niedużych gumek, jaskółek, jak pokazał Arek, a to zobaczycie potem, że naprawdę mega fajnie to działa. Woda się ochłodziła, rybki się zbijają w kule, ładne ławice, wszystko stoi przed nie, zobaczymy, czy się uda na szuranego coś wydłubać. Taki jest plan. No, także bez zbędnego przedłużania zbroimy się jeszcze w parę główek, ponieważ wiadomo, jak się szura, to się zrywa i lecimy dalej. To? Pierwszy okoń z gleby naszuranego. Zobaczymy co dalej. Taki przyjemny grubasek. Na dzisiejsze łowienie mam naprawdę sporo przynęt. Raczki spoko, ale jest tu jedna przynęta, która naprawdę może zrobić kawał różnicę. Teraz, kiedy one gdzieś tam stoją przy ławicy, szukają sobie właśnie rybek. Także klasyczne speedo. Tak to wygląda. Dajcie te wody. Lepszy? Ale zaczął fajną rybę. Ładnie, elegancko. Co my tam mamy? Podbierak mamy zajęty gościem z drugiej strony zatoczki. No i chyba przekonek, nie? Tak jest. Pięknie. Kolejny jesienny grubasek z głębokiego stoku. Kolorowy na żarciu. A? Mój jest mały. A mój nie. Nie no, Arek ma większego. Piękny okoń. Poczekaj, mamy dubleta. Daj mi tylko chwilę. Arek po prostu razem się popłakał. No dalej, to mam to większe. Dobrze, że podbierak mamy zajęty. Kolejny piękny garbus. W jesiennych barwach garbuski. Nie wierzę. Jeszcze się nagrało. Generalnie trochę się pogniewam. Jednego wypuściłem to. Ale masz rybę? Tak, ja mam rybę. Jeżeli to można rybą nazwać. Nie no, ładna jest, o co ci chodzi. No poczekaj. Poczekaj, musi. Tak, zróbmy się porównanie. Po prostu Arek jest starszy i łowi starsze ryby. Także taka jest różnica. Ten mój to by... To jest pewnie... Ach, szkoda gadać. Ach. O! Dobra rybska. A, trzepie łbem. Ja teraz mam większego. Na większe nie gramy.
O, teraz jedzie. Teraz będzie, a to jest dym. Pato. Zasięg jest. Duża przynęta. Duża ryba, proszę pana. Trochę ekspresowy hol, ale... Ale... Pozwolę sobie... Jest piękna ryba. Brawo, panie, panie Arku. Zobaczmy, co ma w pyszczku. Jegar. A jeszcze oddamy rzut kontrolny. Mniejsze rybki brały na mniejsze przynęty. Ale kawał mięcha podany na nidlu. Właśnie sobie powiedzieliśmy, że bliżej łódki pewnie stoją, bo Arek je widział na sądzie. A tutaj takie kurcze, nieśmiałe zebranie z gleby się okazuje, że to może być bardzo przyjemny okoń. Tak. O, zobaczcie, chyba drugi go odprowadza, wiesz? Tak? Tak. Także kolejny piękny okoń na leda, prosto z podłogi. Arek mi powiedział, że właśnie gdzieś niedaleko łódki przypływa ławica przepięknych okoni i jest tak. Myślę, że dobra trzydziecha w cudownym, jesiennym wybarwieniu. Zobaczcie, czerwone, krwiste płetwy. No coś pięknego. Właśnie kwintesencja jesieni, takie piękne garbuski. A go... Wymacałem to rybę, nie? No, dobry jest. Co tam masz? Oksika. Oksik. Taki rybsonek. Nowe główki działają, ryby do podbieraka, co by nie puszyło, a teraz wracają do domu. Generalnie myślałem, że to naprawdę dobry sandacz, bo branie z dna, takie powiedzmy, że przyduszenie. Tutaj nasz MFT Rołczyk na główce typu net. No i chyba wam pokażę tę rybkę, bo naprawdę jest zacna. Właśnie, taki oto jesienny pan szczupak. Mega fajna ryba, jakie czerwone płetwy w ogóle. No i będę śmierdział szczupakiem. Thank you.
wystarczy nowe net jigi. Generalnie jest to bardzo ciekawe urozmaicenie, które naprawdę warto posiadać w swoim pudełeczku, ponieważ ta przynęta zupełnie inaczej zachowuje się na dnie, ponieważ przez to, że ta główka jest płaska, stoi pionowo i kusi różne drapieżniki. My głównie polecamy do łowienia okoni i sandaczy, ponieważ właśnie to są te rybki, które gdzieś tam w okolicy dna bardzo lubią żerować. I tak jak już Arek pokazał, naprawdę robi różnicę, ponieważ obrzucaliśmy to różnymi przynętami, mniejsze, większe, na takich główkach takich, różne style prowadzenia. No i duży okoń zainteresował się tym, że przynęta stoi w ten sposób, to był nasz fish fry i gdzieś tam pewnie merda tym ogonkiem, prawie bez ruchu. Wtedy rybki były, no szczerze powiedziawszy, bardzo nieaktywne i być może ten mały element tutaj zagrał świetnie. Także pokrótce chcielibyśmy wam po prostu pokazać, jak prowadzić tego główkę według nas najlepiej. Generalnie nasze nowe net jigi możemy prowadzić na wszelakie różne sposoby, aczkolwiek one zostały stworzone do łowienia z dna, czyli głównie gdzieś szuramy tymi główkami, delikatnie je podbijamy, ale nie w ten sam sposób co klasyczną główką jigową, ponieważ możemy to równie robić, wiadomo, klasyczną główką jigową, aczkolwiek dzięki tej płaskiej głowie tej główki ta przynęta na dnie zupełnie inaczej się zachowuje i możemy naprawdę bardzo fajnie postawić to przynętę, poczekać trochę, czasami też sandacz czy okoń lubi po prostu zebrać to przynętę z dna bez żadnego wysiłku. No i dosłownie bawimy się, delikatnie podbijamy. Według nas nie wykonujemy jakichś mocno agresywnych ruchów, bo też nie na tym to polega. Geneza tych główek powstała generalnie do łowienia w kanałach różnych, aczkolwiek też świetnie sprawdza się u nas w takim jeziorowym łowieniu, ponieważ jak tu już Arek pokazał, zrobił robotę i zrobił naprawdę przepięknego okonia, a dodam, że tego dnia naprawdę brały dosyć mizernie. Także dosłownie te ruchy takie delikatne, zbytnio nie staramy się odrywać tej przynęty od dna. No i dłubanie, szukanie. Naprawdę czasami może to zrobić mega fajną różnicę i dać nam rybkę, której normalnie byśmy nie złowili z klasyczną główką jigową. Także na dziś kończy się nasze wędkowanie. Jesteśmy strasznie przeważnięci. Ryby totalnie odcięło i po prostu czas zapauzować i wrócić do Wszyscy domu. Wszyscy się poddali, nikogo nie ma na wodzie. Wczoraj zaczęło padać, dzisiaj skończyło, także mamy 2 dni deszczu, dobrej zabawy, no ale w sumie parę ryb żeśmy złowili, takich nawet całkiem sympatycznych. Tak, bardzo przyjemny szczupaczek, myślę, że 10 dobrych okoni i no, chciałoby się więcej, no ale nie możemy też dużo wymagać, bo pogoda jest totalnie masakryczna. Ryby pokazały nam nasze miejsce w szeregu, zwłaszcza jak kamera była na łódce, tak? Tak, tak. Ta kamera zawsze psuje. Także dziękuję wam wszystkim serdecznie za oglądanie i zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Nie zapomnijcie o tym, że najważniejsze to, aby kombinować i się nie poddawać. My walczyliśmy do końca, no ale niestety się nie udało, tak jest wędkarstwo, także trzymajcie się wszyscy. Cześć! Na razie.